Dzień dobry, kłaniamy się z siedziby Warty Poznań przy ulicy Spychalskiego. Witam trenera Warty Poznań, pana Dawida Szulczka. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry, witam. I tradycyjnie spotykamy się na konferencji prasowej przed meczem ligowym. Teraz jest to mecz z Krakowią w szóstej kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy. Spotkanie jest zaplanowane na sobotę 26 sierpnia o godzinie 15 na stadionie Respect Energy w Grodzisku Wielkopolskim. Przed tym meczem dziennikarze przesłali do trenera pytania w systemie Accredito i zabieram się teraz za czytanie tych pytań. Dzień dobry, panie trenerze. Ostatnio przegraliście w lidze z Radomiakiem. To były 2 strzelone gole i 3 bramki stracone. Tak na chłodno, co nie zagrało w tym spotkaniu? No, przede wszystkim cały czas montujemy naszą linię obrony. Wiedzieliśmy, że będziemy mieli w okresie letnim z tym jeszcze trochę wyzwań. Natomiast no, patrzymy też na to, że trochę chcemy więcej tych bramek strzelać i grać bardziej ofensywnie, biorąc pod uwagę, że mamy problem z pozycją stopera i na pozycji stopera grają inni zawodnicy, też boczni obrońcy albo środkowi pomocnicy. No to szkoda nam jest nie korzystać z tego, żeby więcej starać się kreować sytuacji. Dziękuję bardzo, panie trenerze. Teraz jest chyba po części odpowiedź na to pytanie, już uzyskaliśmy, ale przeczytam pytanie. 3 mecze z rzędu z bramkami traconymi w ostatnich minutach. Z czego to wynika? Czy to tylko zła karta, która wkrótce się odwróci? Czy też zaobserwował pan jakąś niepokojącą przyczynę? Jak przychodziłem do Warty, to również traciliśmy bramki. Przegraliśmy 2-1 z Płockiem, 2-0 z Lechem. I potem dalej traciliśmy gole. Też zdarzały się gole w końcówkach. No bo potrzebowaliśmy czasu, żeby nauczyć się systemu i siebie nawzajem, a ci zawodnicy już się znali. Teraz doszli do nas zawodnicy, którzy dochodzili w trakcie okresu przygotowawczego albo po i grałem na pozycji obrońcy. Stawropoulos, Borowski, Bartkowski spotkali się pierwszy raz razem na boisku w pierwszym składzie. A biorąc pod uwagę też okres przygotowawczy, no to nie zagrali nigdy ze sobą sparingu, po prostu bo dochodzili albo później, albo byli kontuzjowani. No i to jest zupełnie normalne. No, nie byłoby to normalne, jakbyśmy nie robili błędów i nie tracili bramek w momencie, kiedy ci zawodnicy ze sobą nie trenowali, skoro w innych drużynach ze sobą zawodnicy trenują razem. Dlatego wiemy, że czas działa na naszą korzyść. Udowodniliśmy to już w zeszłym sezonie i tak będzie też w tym sezonie. Nie będziemy na pewno tracić tylu goli, ile tracimy teraz. Nie utrzymamy takiej średniej, że 1-6 gola na mecz będziemy tracić, będzie tych goli mniej. Po drugie, Dawid Szymonowicz dzisiaj wszedł w pełny trening. Jest trochę obolały i wygląda inaczej niż przed wypadkiem, ale jest do meczu. Jest Pleśnierowicz, Stawropoulos już jest na 100% gotowy, Kupczak może grać na stoperze, więc będzie dobrze. Dziękuję. Czy rozważa pan grę dwójką napastników z Relak Wizinger od początku meczu? Odniosłem wrażenie, że Chorwat lepiej czuje się na boisku, kiedy ma obok siebie silnego fizycznie z Relaka i nie musi toczyć tylu pojedynków z obrońcami. No dokładnie tak jest. To nie tylko pana wrażenie, bo taki był zamysł ściągania Wizingera. I tak też mówiłem na konferencjach wcześniejszych, że jak będą grali razem, to Darek będzie mógł pokazać pełnię swoich umiejętności, co pokazał już w drugiej połowie w Radomiu. Dziękuję. Padło już nazwisko Dawida Szymonowicza, ale jest takie szersze pytanie. Prośba o przybliżenie sytuacji zdrowotnej w zespole oraz właśnie co konkretnie można więcej powiedzieć na temat Szymonowicza oraz Adriana Lisa. No, Dawid Szymonowicz przede wszystkim stracił uzębienie i ma problemy z wargą i z mówieniem, ale może grać. Nawet dzisiaj już odbijał piłkę głową, więc będzie na 100% gotowy do meczu. No i tyle. Na pewno jest to taki typ zawodnika, który jest walczakiem i takim fajterem, żołnierzem, więc jestem w szoku, że tak szybko chce grać i że tak szybko się to wszystko potoczyło, biorąc pod uwagę, jak wyglądał bezpośrednio po meczu. A z pozostałymi zawodnikami, Adrian Lis, myślę, że będzie gotowy na ŁKS, także teraz nie powinno go być jeszcze na ławce. Dziękuję. To panie trenerze, Warta wciąż nie ogłosiła transferu obrońcy, o który apeluje pan od dłuższego czasu. Czy w związku z tym rozważa pan trwałą zmianę ustawienia taktycznego na grę dwójką stoperów? Jest to na pewno jedna z opcji. Zastosowaliśmy to w drugiej połowie meczu z Radomiakiem. I uważam, że prawdopodobnie jeszcze nie przejdziemy na czwórkę z tyłu tak na stałe. Ale myślę, że będziemy zdecydowanie w tym sezonie z tego korzystać.
bo mam bardzo dobry potencjał w środku pola i ofensywny. A skoro odeszło trzech stoperów, Kacper Przybyłko zerwał więzadła, no to na pewno musimy z tego korzystać, bo ja też muszę mieć rywalizację na pozycji stoperów. Ktoś musi usiąść na ławce z tych stoperów, żeby mogli cały czas czuć i w treningu ze sobą rywalizować. Z kolei zawodnicy ofensywni dobrze się spisują, zdobywają bramki, chcą grać do przodu, konstruują dobrze akcje, tak jak sobie każdy by tego życzył u nas w drużynie, więc jest to oczywiście jedna z opcji, natomiast no na teraz, na dzisiaj Dawid Szymonowicz, Pleśnierowicz, Stawropoulos, Kupczak, oni są zdrowi i gotowi do meczu, więc prawdopodobnie w najbliższych spotkaniach nie będziemy z tego musieli korzystać. Chociaż nie wiem, czy w trakcie meczu nie zmienimy. Dziękuję. Jakiego spotkania można się spodziewać w sobotę? Czy może ono wyglądać podobnie jak starcie z Krakowią w rundzie wiosennej? Nie, będzie wyglądać podobnie jak z Radomiakiem, czyli będziemy chcieli więcej operować piłką. Myślę, że po tych trzech pierwszych meczach, kiedy mocno się koncentrowaliśmy na obronie, wiedzieliśmy, że gramy trudne mecze, a sami jeszcze nie będziemy w najmocniejszym składzie i w takiej naszej optymalnej dyspozycji, bo dużo zawodników dochodziło, to już te kolejne spotkania były bardziej, myślę, tak atrakcyjne dla widza i też bardziej piłkarsko przez nas toczone. No i chcemy, żeby te najlepsze akcje, które robiliśmy w tych spotkaniach do tej pory, żeby one częściej się pojawiały i zamierzamy z Krakowią więcej grać w ataku pozycyjnym. Mam nadzieję, że będzie to dobrze realizowane. Dziękuję. Czego najbardziej obawiacie się ze strony Krakowi? Czy jest jakaś taka jedna szczególna rzecz, którą może tutaj Pan przybliżyć? No jest. Krakowia jest bardzo silna fizycznie i z przodu ma Kucha i Kalmana, dwóch silnych zawodników. W środku jest Rakoczy, Oshima, którzy jeszcze bardziej biorą ciężary na siebie. Przede wszystkim Krakowia nie jest drużyną jednowymiarową, robi progres, co widać po nie tylko po wynikach, ale też widać, że trener Zieliński, mieliśmy okazję grać z nim w sparingu, że trener Zieliński chce, żeby ta drużyna była taka bardziej wielowymiarowa i Krakowia jest w stanie grać w stylu długa piłka, walka, zbieramy drugą piłkę, ale jest też w stanie grać ciekawie w ataku pozycyjnym, mając Oshimę czy Rakoczego, którzy tą piłkę zabierają od stoperów. No i dobrze też potrafią realizować fazy przejściowe, ofensywne wahadła z dobrym dośrodkowaniem, ciekawe z te fragmenty gry. Myślę, że jest to mocniejsza drużyna pod kątem organizacji niż była, choć wydaje mi się, że nie jest to jakoś dużo lepsza drużyna personalnie w stosunku do tej z poprzedniego sezonu, ale na pewno ta organizacja jest widoczna. Dziękuję bardzo. Ostatnie pytanie, które mamy, też dotyczy Krakowi. Pytanie jest takie, czego się Pan spodziewa po Krakowi? Czy bardziej ataku od pierwszych minut, czy raczej oczekiwania z jej strony na swoje szanse? Myślę, że Krakowia będzie chciała nas presować. Myślę, że Krakowia będzie chciała wykorzystać siłę fizyczną i stałe fragmenty gry. Myślę, że też jak będą mieli piłkę, to raczej będą starali się konstruować akcje w ataku pozycyjnym. Dobrze to funkcjonowało w tych spotkaniach do tej pory. No i będziemy chcieli ten plan trochę popsuć i bardziej realizować nasz. No my też chcemy iść do przodu z kulturą gry, więc mam nadzieję, że uda się narzucić to, co my chcemy grać, a nie zawsze, żebyśmy musieli wszystko dostosowywać do rywala. Dziękuję bardzo, panie trenerze. Dziękuję też wszystkim, którzy wzięli udział w tej konferencji prasowej. Zmienia się nazwa stadionu w Grudzisku Wielkopolskim, to Stadion Respect Energy, ale nie zmienia się to, że Zieloni potrzebują Państwa wsparcia na tym spotkaniu. To będzie ostatni mecz przed taką dłuższą przerwą, jeśli chodzi o występy w Grudzisku Wielkopolskim, dlatego tym bardziej zapraszamy gorąco do pojawienia się na stadionie. Bilety są do kupienia na stronie biletywartapoznań.pl. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszamy serdecznie w sobotę. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, do widzenia.